Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim profilu na Facebooku i wszystkich witam na moim kanale. Moją transmisję zacząć chciałem od cytatu. I to jest cytat, nie wiem czy widać, moment. A właśnie. To jest cytat dla młodych, którzy nie znają Bruce'a Lee, który był mistrzem w sztukach walki, miał filozofię, która całkowicie odmieniła sztuki walki, tak? Dużą wagę przykładał do umysłu, do jasności umysłu, do takiej kontroli może nad umysłem, do kontroli nad swoimi myślami, które to myśli generują potem nasze postępowanie. I ten cytat brzmi w ten sposób. Będziesz ciągle cierpieć, jeżeli będziesz reagować emocjonalnie na wszystko, co się do ciebie mówi. Prawdziwa moc to jest usiąść z boku i obserwować wszystko z logiką. Jeżeli słowa mogą cię kontrolować, to znaczy, że każdy może cię kontrolować. Weź oddech i pozwól rzeczom płynąć. To był ten cytat. I na początek chciałem tak trochę o narcyzach. Zanim przejdę dalej, chciałem tak trochę o narcyzach. I może jedną z technik narcyzów, albo może nie technik, tylko takim zjawiskiem, które jest związane z narcyzami, to jest tak zwane, to z angielskiego się mówi reactive abuse, czyli przemoc w odpowiedzi na. To się wydaje takie złe, tak, bo w tej nazwie jest abuse, czyli przemoc, ale w tej nazwie jest też reactive, to z angielskiego reactive, czyli po polsku reagować, odpowiadać na coś, tak? Coś się dzieje i my odpowiadamy. I tego doświadczają bardzo często osoby, które są w przemocowych związkach. I nie mówię tutaj o alienacji rodzicielskiej, mówię tutaj też o niestety najczęściej kobietach, które tkwią w przemocowych związkach z jakimiś psychopatami, narcyzami, i ten problem tej reaktywnej przemocy, on się objawia w ten sposób, że narcyzi mają taką fantastyczną cechę, że doprowadzają swoje ofiary po prostu do szewskiej pasji, do takiej wściekłości, do takiej bezsilności, tak, że osoba, która jest w kręgu tego narcyza, w kręgu tej przemocowej osoby, ona tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Ona jest przez narcyza atakowana, ona jest przez tego psychopatę atakowana, czy to słownie, czy to jest wyzywana, czy to jest jakoś, przepraszam, poniżana i tak dalej. I taka ofiara, bo taka osoba jest po prostu ofiarą tej przemocowej osoby, ona w końcu pęka, tak? Gdzieś jest eksplozja i ona zaczyna wykrzykiwać do przemocowca. Tym przemocowcem też może być kobieta. Oczywiście, bo znam też mężczyzn, którzy tkwią w przemocowych związkach. Powiem więcej, no ojcowie alienowani to jest no, też taki quasi przemocowy związek. Ale ta osoba wykrzykuje wtedy do narcyza. Tak mu wygarnia, wywala, bo to się tak zbiera, tak? To jest tak, jakby się gotowało wodę albo by się gotowało zupę, i jak się trzyma taką pokrywkę na garnku, to teraz robią pokrywki, które mają dziurki. Ta para tak po prostu systematycznie ulatuje. Ale kiedyś były takie pokrywki do garnków metalowe, które nawet nie miały takich tych rączek, że jak się dotknęło do tej rączki, to ona była gorąca, tam trzeba było przez szmatę brać albo coś. No i było tak, że ona tak raz na jakiś czas tak pyk, podskakiwała, tak? Bo ta para się tam zbierała, zbierała, zbierała. Jak się tej pary już uzbierało, ciśnienie było dosyć duże, to tą pokrywkę tak pyk unosiła, bo ta siła już była tak duża, unosiła pokrywkę pyk, pokrywka opadała. I to było słychać, tak? W związku z tym wyobraźmy sobie teraz, że taka osoba jest w przemocowym związku z narcyzem i tak jak ta pokrywka jest na gotującej się zupie, to my tę pokrywkę dociskamy i nie damy jej podskakiwać. Co się stanie? No stanie się tak, prawa fizyki są nieubłagane, że w końcu ciśnienie będzie tak duże, że my tej pokrywki nie utrzymamy. To po prostu, jak to się w fizyce określa, to po prostu pierdutnie i ta pokrywka zostanie, no tam to ciśnienie w środku będzie tak duże, że nawet
nasza siła mięśni nie będzie w stanie tej pokrywki utrzymać, że po prostu gdzieś to eksploduje, gdzieś to po prostu wywali. I zauważyłem, że bardzo często prawa fizyki się też przenoszą na takie, ja wiem, prawa emocjonalne, prawa psychologiczne, że jeżeli osoba jest w jakimś przemocowym związku i po prostu to znosi, to nagle ta osoba eksploduje. Z narcyzami jest tak, że oni doprowadzają do takiej bezsilności, do takiej wściekłości tę osobę bardzo umiejętnie. I tutaj też zastanawiałem się, czy oni sobie zdają z tego sprawę, czy po prostu nie zdają sobie z tego sprawy, tylko tacy po prostu są, te mózgi mają takie trochę przekręcone. Czy też robią to świadomie, tak? Ale na pewno jest tak, że jak taka osoba eksploduje i zaczyna narcyzowi wywalać po prostu, że ty robisz tak i tak, że ja już tak dłużej nie mogę, że ja tego nie wytrzymam, że albo się zmienisz, albo to, albo tamto, to tutaj z narcyzami jest tak, że oni niesamowicie źle albo praktycznie wcale przyjmują jakąkolwiek krytykę, nawet jeżeli ta krytyka jest konstruktywna i nawet jeżeli ta partnerka idzie do tego swojego partnera po prostu z dobrą wolą, że ona jest, znaczy nerwy jej grają, tak, ale ona idzie, żeby krzyczeć na niego i tak dalej, nie po to, żeby go tam obrazić, tylko żeby pokazać, co ona czuje, pokazać swoje emocje, bo przypominam jeszcze raz, a propos ojca, co wiem teraz, czego nie wiedziałem wtedy, kobiety są istotami, które działają emocjonalnie. Dla nich emocje są, jak gdyby u mężczyzn jest logika i potem emocje, u kobiet są emocje i potem logika. I kobieta, jak się będzie źle czuć, jak z tymi emocjami będzie źle, to po prostu ona idzie i temu partnerowi będzie to wywalać. To zależy też w jaki sposób. Natomiast rzadko kiedy ona chce go skrzywdzić, tak? Ona chce po prostu powiedzieć, jak się czuje. Niestety narcyzi mają taką cechę, że oni nie przyjmą tego konstruktywnie, tylko oni to odbierają jako atak na nich. W związku z tym, jeżeli oni myślą, że są atakowani, to oni się będą bronić, tak? No i będą się bronić, tutaj jak wchodzą kolejne techniki narcystyczne, tak? Blame shifting i gaslighting, ale to jak gdyby nie jest temat na ten odcinek. W każdym razie kobieta, która będzie starała się wytłumaczyć narcyzowi, o co jej chodzi, to ona się oczywiście, ona jeszcze tego nie wie. Ona odbije się od ściany, tak? Ona odbije się od ściany i to będzie powodować kolejną jej wściekłość i kolejny jakiś żal i kolejną frustrację, bo po prostu będzie tak, że ona marnuje swoją, ona będzie te próby robić co jakiś czas, tak? Ona będzie mu zwracać uwagę, tak? Prędzej czy później, jeżeli nic się nie będzie działo, to ta kobieta po prostu od niego odejdzie. To jest też tam robiłem odcinek, że kobiety odchodzą powoli i najczęściej jest tak, że one tym swoim partnerom dają szansę. Jeżeli już widzą w końcu, że to dawanie szans jest bez szans, to po prostu odchodzą. I wtedy najczęściej ci narcyzi się budzą. No, ale to też jest temat na inny odcinek. Cechą charakterystyczną narcyzów jest to, że oni doprowadzają te swoje partnerki po prostu do totalnej bezradności, do totalnego strzału, po prostu w białych rękawiczkach. Narcyzi na zewnątrz będą tacy opiekuńczy, będą tacy będą tacy savoir-vivre, będą tacy, jak to określiła jedna z matek, czy jedna z kobiet, która była w związku przemocowym, oni tak będą mówić takim radiowym głosem, halo, halo, czy mogę służyć, tak? I na zewnątrz będzie to wyglądać tak, że ten narcyz się wręcz opiekuje tą swoją partnerką, że on się o nią troszczy. Informacje w eter, ojejku, ja się o nią martwię, ona ostatnio się zrobiła taka nerwowa, może jej się coś dzieje i tak dalej, a w kłótniach z tą partnerką będzie jej mówić, ty w ogóle jesteś psychiczna, ty się powinnaś leczyć, ty jesteś niezrównoważona. I ci narcyzi będą robić to w ten sposób, że oni to będą robić w białych rękawiczkach, tak? Oni będą w otoczeniu znajomym, rodzinie, kolegom sprzedawać, że ja się o nią martwię, co się z nią dzieje, ona jest taka biedna, ona jest ostatnio taka rozstrojona, ona jest ostatnio taka nerwowa. I
Powiem wprost, ja miałem kilku kolegów swoich, którzy moim zdaniem byli przemocowcami w związkach. Może nie bili, znaczy jeden to wiem, że bił swoją partnerkę, ale byli przemocowcami w swoich związkach. I jeden faktycznie mówił, że on się martwi, że on się martwi o swoją partnerkę. Wiesz, Kuba się o nią martwi, bo ona wylądowała w szpitalu, w psychiatryku, ma schizofrenię i tak dalej. A znałem ją i była całkiem normalną osobą. Natomiast wydaje mi się, że on tam po prostu trochę jeździł po niej. I narcyzi to będą robić w białych rękawiczkach. Będą w białych rękawiczkach doprowadzać swoje partnerki, doprowadzać swoich partnerów do takiego szału, do takiej bezsilności. Tak? W momencie, kiedy będą się kłócić przy kimś, to tak poprowadzą rozmowę, że ta partnerka po prostu będzie wrzeszczeć, on będzie taki spokojny, wycofany i jeszcze będzie mówić, no widzicie, ona jest wariatka. Ja po prostu nie wiem, ja już się tak martwię, bo już nie wiem, z której strony do niej zajść, tak? Z której strony to ugryźć, żeby ona się uspokoiła. I takie po prostu będzie pierdu, tak? I to jest właśnie to reactive abuse, że wszyscy się martwią i ten narcyz koncentruje się na agresji swojego partnera, swojej partnerki, natomiast totalnie pomija powody, dla których ten partner albo ta partnerka jest agresywna. U mnie to samo. Tak, w związku z tym odniosę to teraz trochę do alienacji rodzicielskiej. I ponieważ pojawiła się Ania w swoim filmie, chyba też Jarek Szynkarek w jednym ze swoich filmów, Ania wspomniała o tym, że alienatorzy chcą doprowadzić rodziców alienowanych po prostu do jakiegoś psychicznego rozstroju. Oni tak grają emocjami, grają na emocjach rodziców alienowanych, że ci rodzice robią rzeczy, których by nigdy nie robili, że robią rzeczy nierozsądne, zaczynają działać na emocjach. Stąd też na początku tego odcinka był ten cytat Bruce'a Lee, że jeżeli słowa nas mogą kontrolować, to znaczy, że każdy nas może kontrolować i ważne jest to, żeby usiąść z boku, włączyć logikę, zastanowić się nad tym i pozwolić sprawom płynąć, tak? Oczywiście nie to, że bezwiednie, ale żeby nie używać emocji. Przypominam, że emocja to jest taki stan bardziej charakterystyczny dla kobiet. Jeżeli mężczyźni wejdą w ten emocjonalny, zaczną działać na emocjach, no to będą działać tak jak kobiety. I alienatorzy doprowadzają do takiej bezsilności. Mi ta bezsilność kojarzy się, nie wiem, część z Was pewnie oglądała, część nie, sagę Rocky z Sylwestrem Stallone. W Rocky 3 on walczył z takim murzynem, Mr. T, taki aktor, taki miał śmieszną fryzurę. I pierwszą walkę Rocky przegrał, a drugą walkę Rocky się jednak skoncentrował, zmobilizował, zaczął ćwiczyć i zaczął z tym murzynem walczyć i ten murzyn nie mógł go pokonać i on się po prostu wściekał. I dla mnie ta jego wściekłość, to jest dla mnie takie bardzo charakterystyczne, jest to, że on był tak wściekły z tej bezsilności, że on mi się kojarzył z rodzicami alienowanymi, którzy są po prostu wściekli, nieracjonalni z tej swojej bezsilności, że nie są w stanie nic zrobić, tak? Alienator spokojnie, z papieroskiem, z taką ironią w oczach, z taką satysfakcją, z taką dziką satysfakcją będzie sobie siedzieć, będzie się patrzeć, jak ty się po prostu szarpiesz, tak? I ważne jest to, żeby się po prostu nie dać, tak? Dlatego ważne jest opanowanie tych emocji. One oczywiście będą. To tak nie ma, że emocji nie ma. Te emocje będą. Natomiast dobrze jest włączyć logikę, tak? Żeby nie dać pretekstu alienatorowi, żeby on potem mówił wszystkim, bo to jest tak, rodzic alienowany, po prostu włączają mu się emocje, jest bezsilny, jak ten murzyn z filmu Rocky i zaczyna działać w sądach, chodzić pod szkołę, no, robić różne rzeczy. I alienator co zrobi? Tak jak ten narcyz powie, o rany, ja się o nią martwię, co ona robi, coś się stanie, może ona mi coś zrobi, może zrobi dzieciom. A alienator wtedy, że rodzic alienowany to jest po prostu nękacz,
że on ich nęka, że oni się boją, że ten alienator się boi o dzieci, że ten alienator się boi o siebie, że on nam coś zrobi, że ona nam coś zrobi. Ania Żukowska, ona wspomniała w jednym z odcinków, w związku z tym nie będzie wyjawieniem tajemnicy jakiejś jej, ale Ania Żukowska, z którą miałem przyjemność się spotkać, i ona powiedziała, że ona ma 1,50 m w kapeluszu, no może ma trochę więcej, tak, byłaby z kapelusza, a może ma trochę więcej, natomiast no nie jest jakąś giga osobą, jest po prostu drobną osobą, powiem tak, i jej mąż był bokserem, byłym. I ten jej mąż, bokser były, stwierdził, że on się jej boi, tak? On alienuje jej córki i on stwierdził, że on się jej boi, że ona mu coś zrobi, tak? I wielu rodziców alienowanych, wielu ojców, w szczególności, no bo to jest tak przyjęte, tak, że mężczyzna jest ten big, a kobieta jest ta taka small. I wielu mężczyzn jest oskarżanych o przemoc fizyczną, o natręctwa jakieś, o nachodzenie, o nękania i tak dalej. Ale to jest wszystko, nikt nie patrzy, co stoi za tymi działaniami rodziców alienowanych. Oni tylko widzą, że taki ojciec, tak jak Andrzej Delekta, tak, on kiedyś wrzucił film live, jak on był pod szkołą, chciał się spotkać z synem i oni go tam odsuwali, tam chyba policja przyjechała, oni go tam odsuwali, ten syn był gdzieś wrzucany do samochodu. Autentycznie scena jak z kryminału i Andrzej po prostu krzyczał przez tych policjantów. On się wyrywał tak jak ten Murzyn chyba nawet. To mówi, Grzesiu, kocham cię, będę myśleć o tobie i tak dalej. I było mi tego tak szkoda, że po prostu to jest dorosły facet, dorosła osoba, która jest po prostu doprowadzona na skraj jakiegoś wyczerpania psychicznego, tak? To jest to, co alienatorzy chcą. To jest to, co ich rajcuje, bo narcyzów rajcuje to, że oni grają na emocjach, że oni mogą kontrolować emocje, że oni są górą. I narcyzów rajcuje reakcja emocjonalna na ich działania, na ich słowa, tak? I ich drażni to, jeżeli tej reakcji nie ma. Jeżeli ta reakcja jest, ona może być pozytywna albo negatywna, więc za przeproszeniem, jak ty się wkurzasz, to narcyza też to rajcuje. Jak ty się cieszysz, to narcyza też to rajcuje. On musi być panem twoich emocji. W związku z tym wracam jeszcze raz do tego, co mówił Bruce Lee, że jeżeli słowa mogą cię kontrolować, to każdy może cię kontrolować. I kluczem do wszystkiego jest to, żeby usiąść i włączyć logikę, żeby nikt nie mógł cię kontrolować. Żeby zdawać sobie z tego sprawę, że narcyzi, alienatorzy będą działać w ten sposób, tak? Że będą starali się was czy nas rozwalić psychicznie. I to jest ich cel. Chyba Anna Paugan też pisała w jednym komentarzu, w komentarzu do jednego z moich filmów o depresji, tak, że ich celem jest to, żeby wręcz doprowadzić taką osobę alienowaną, taką matkę czy ojca alienowanego do samobójstwa. I powiem tak, nie wiem, czy to jakoś tak się teraz ostatnio otworzyło, czy to tak się stało, ale coraz więcej kobiet alienowanych się coraz więcej kobiet jako matki alienowane się pojawia i już oprócz Ani Paugan, która powiedziała, że jest po próbie samobójczej, na szczęście nieudanej, znam jeszcze inną osobę, kobietę, która też podejmowała próbę samobójczą. Tak, w związku z tym, no... A przypuszczam, że gdyby ta próba była udana, to ten narcyz alienator powiedział, ojejko, taka fajna była, ale ja coś czułem, że coś się z nią dzieje, tak, o rany, nie wiedziałem, jak jej pomóc, abym chciał, i w ogóle to jeszcze obróci, tak, i wszyscy będą mówić, no jaki to on jest w ogóle super, jaka to ona jest w ogóle super, tak, i alienatorki, o właśnie, narcyz to przedstawia, że on się martwi, alienatorki też będą na zewnątrz przedstawiać, że wy jesteście agresorami, wy jesteście nękaczami, wy jesteście takimi po prostu niebezpiecznymi osobami i one się martwią, one się boją, one to robią dla dobra dzieci, one to robią dla dobra ich, w trosce i tak dalej, tak? I one są te dobre, a naokoło krąży ten wilk, zabójca, który po prostu
prostu chce ich zniszczyć i rozwalić cały fantastyczny mir, który alienatorce albo tam narcyzowi udało się zbudować. Słuchajcie, wjeżdżam znowu w jakiś gęsty las. Sygnał tutaj zawsze uciekał, więc zanim ucieknie, żegnam się z Wami. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje, przesyłajcie dalej.